machoniowych biurek, lśniących płyt kredensu. Stąpają nosorożce i mamuty czarne w salonie odczynionym przez wieczór z nonsensu. Douglas chrapie w fotelu z poderżniętym gardłem. To Luiza, sprawczynią tej zbrodni i bredni. Ona szyny i mury zawiązuje w pętle. I cios miecza się spełni, i piorun się spełni, ale piersi Luizy pozostaną piękne. Luiza wymuskana oddechem zachodu, wypasiona na stęchłej padlinie newrozy. Nieprawdziwa jak mleczne brody starych bogów, nad pejzażami staje i rozpina grozę. Rozżarzona krwi igła sycząca na nerwach tworzy brednie Luizy z kolorów powietrza. Luiza to jest dramat, co się nie rozegra. I w tym jego fatalność, że Douglas jest wieprzem.